Witam was serdecznie, jestem Agron. Dziś zagramy sobie takim nietypowym deszkiem, takim deszkiem bardziej for fun. Na Skellige pod szturmik. No tak naprawdę tutaj lider, ciężko było mi wybrać jakiegoś sensownego, jeszcze myślałem trochę nad nawałnicą ciosów, ale skusiłem się ostatecznie na ten szturm. Jest to deczek, który spotkałem gdzieś sobie po prostu grając. Wiadomo, meta jest na tyle nudna, że też jakby nie miałem jakichś bardzo większych pomysłów na nagranie jakiegoś fajnego, ciekawego deczku. A właśnie spotkałem taki ten szturmik, dlatego stwierdziłem, że okej, fajnie, nagramy sobie to. Oczywiście ten szturm, jak grałem na przeciwnika, też udało mi się z nim łatwo wygrać, ale stwierdziłem, że ten deczek jest na tyle ciekawy, że faktycznie wam go pokażę. Dokładnie nie pamiętam, czy ten deck jest kropka w kropkę, taki jak ten przeciwnika, z którym właśnie wtedy sobie grałem. Do tyle co pamiętam, no do tyle wrzuciłem, a resztę troszkę po prostu staram się pouzupełniać. No teraz tak, mamy przygody sklepa, którego oczywiście chcę zagrać sobie dwa razy dzięki Alicie. Bo teraz tak, zagramy sobie przykład sklepa, powiedzmy R1 czy R2, zależy, no nie? I mamy Alicę, no to możemy nawet grać właśnie w R1, bo wtedy od razu gramy sobie szupa, potem go sobie wtasowujemy Alicą. Tak czy siak, trzeba uważać trochę na jakichś ksawierów i na wiewiórkę, no bo wiecie, my gramy sobie sklepa, przeciwnik wtedy odpowiada od razu wiewiórką, no i wtedy Alisa już trochę może być pusta, ale ewentualnie jeszcze mamy klątwę umy pod tą Alicę, czy nawet kartę specjalną, którą stworzy nam Aguara i też jest spoko. Aczkolwiek ta Aguara to strasznie mnie widzowie troluje w ostatnimi czasy, co chyba też zobaczycie w sumie na tym odcineczku, o ile dobrze pamiętam. Mamy też ogranicznego czarodzieja, dzięki czemu właśnie nasza klątwa umy będzie miała podgląd tych 5 kart, a nie tam 3 kart specjalnych, które możemy sobie utworzyć. Klątwa umy też będzie podglądała nam 5 kart i oczywiście przygody sklepa na każdym będziemy mieli po 5, tak? Więc tutaj mamy zazwyczaj pewność tego, że zagramy to, co najbardziej potrzebujemy, tak? Więc to oczywiście najbardziej nam odpowiada, widzowie. I jest spoko. Hydaver, no oczywiście ta karta trochę nam skraca nasz deczek, więc też jest spoko. Też myślałem wcześniej, że tu płotkę wrzucić, ale jednak no nie mam gdzie. Zdecydowałem na to, że tutaj będę grał Magiczny Kompas i będę grał Arondite'a. Arondite to jest karta, która też nie zawsze mi oddaje, bo trafiamy sobie na przykład na jakichś tam trollów czy coś w tym rodzaju. No to wiadomo, wtedy jest, że przeciwnik będzie od razu miał te dziesiątki na tych trollach i tak dalej, i tak dalej. Ciężko wtedy na to tempo będzie trochę nadgonić, no nie? Aczkolwiek na jakieś inne archetypy, na ten Arondite potrafi mi sobie wejść, to w sumie też zobaczycie na tym odcineczku. Dobra, mamy teraz tak, Gładyszkę, która działa fenomenalnie z trollem tragarzem, no bo troll tragarz to jest nasza karta taka najbardziej potrzebna w tym deku, tak? Gramy ją najczęściej w R1. I teraz tak, pozbywamy się przykładowo w R1, no sklepa możemy zagrać sobie ironicznego czarodzieja, ewentualnie resztę goldów, jeśli jakiś mam, no to odrzucam je, w sensie chowam do talii, no nie? Właśnie, nie odrzucam, tylko właśnie chowa do talii. No Alicę też mogę zostawić właśnie pod tasowanie od razu naszego sklepa i też jest spoko. I Gładyszkę też sobie zostawiam. Wcześniej gramy Gładyszkę, gramy sobie później trolla tragarza, który wygna na wszystkie pozostałe karty na naszej ręce i dobiera nam taką samą ilość kart z naszej talii. Dlatego Gładyszka od razu wzmacnia się o każdą tą kartę za 2 punkty, więc naprawdę mega, mega fajna sprawa. Połączenie Gładyszki z trolem daje nam naprawdę mega szybkie i solidne tempo. Wiewiórka tam pod jakieś wygnanko, a reszta takie typowe brązy, które powrzucałem tutaj, żeby zapchać tą talię. Jest dużo czwórek, widzicie, no bo no, jednak też mamy tu sporo dziesiątek, tak? Więc no tutaj trzeba trochę było tymi brązikami słabszymi tą talię zapychać. No i co, chyba tutaj nie będę dłużej na ten temat talii się rozwodził, także po prostu widzowie zobaczymy, jak ta talia realizuje w rzeczywistości. Widzimy się w pierwszym meczyku. Przeherka nam się trafiła. Kurde, niedobrze, bo na przykład jak trafię sobie tą umę, to jakby podwójną przeherę wtedy mu daję. Jest trochę nie za dobrze. Kompas na razie sobie schowamy. Myślę, że schowamy też na razie Aguarę. No jeszcze Arondite. Jeszcze ten Arondite nam się tutaj trafił. Trochę niepotrzebnie, słuchajcie. Trochę niepotrzebnie, to zdecydowanie wolelibyśmy teraz bardziej trolla dostać, nie? Oho, asymilacja. W sumie asymilację mogę, znaczy tą glinz mogę od razu zbić. Oszamiającym uderzeniem. No i tak zrobimy. Bye bye. A teraz rozstawimy sobie opancerzony i kapłana. Może jeszcze runiczny, może nawet ten sklep poleci, zobaczymy. Z jednej strony chciałbym grać jakoś... O kurwa. Służę w Nowigradzie już 13 lat.
Subcio, no to, że tak powiem, nie dokopiemy się do naszych kart raczej w ogóle. Więc jest trochę lipa. O, Vatir. Same gówniane karty widzę, że goście mi dał. Vatir i jeszcze Izbel. No nie, no mega fajne karty. Mega, mega, no. Oj. Nie za dobrze to widzę. High Kelvate. Naprzód, synowie Nilfgaardu! Przyjmij nasze. No niedobrze to wygląda. I tyle w temacie. I tyle w temacie. Zjady. No, dywizją. Bez sensu. Nie wtedy kartę dobiorę ja, ale. Wtedy znowu się odchudzi. W sumie i tak wszystko, co chcę, to dostanie z tego Kelvate'a. Ale po co dawać mu lepsze punkty, nie? O. Śmierć. Też fajne. Dobra, lećmy na razie z tym runicznym, bo to jakieś punkty musimy zacząć jakkolwiek generować. Gdzie cesarz nie może, tam nas posyła. I będzie tak. Och, kurde. Że tak powiem, ała. To bolało. Teraz co? Sklep, ale sklep w co? Może w czarodzieja teraz polecimy, bez kitu. Przemień ich skrajną prawą w losonkę specjalną. I tak zrobimy. Kieszonkowiec, ja pierdolę. Ty, już wolałem tego Ardala. Sklepik, coś ty mi tutaj zrobił. Coś ty mi sklepie zrobił. Tu nie chodzi o to, żebyś mi coś powiedział, tylko co masz mówić. No nie, no najgorzej, widzowie. Nie wiem, czy tego nie pasnąć już teraz. Dobra, pasnę to. Dobra, no przecież ten hajdawer jeszcze wyskoczył. No nie. Ciekawe, co ja jemu dałem za kartę. Bo niby wiecie, no zabrałem mu coś może potencjalnie fajnego, tak? Ale z drugiej strony, no i lipa. Z drugiej strony wyszła lipa, bo też dałem mu tak czy siak odpalenie asymilacji, nie? No kurde. No to bym nawet zostawił. Nie trafię tego, nie? O, trafiłem trolla, dobra. Trafiłem trolla, ale pierwsze co zagram, to i tak zagram kompas w coś. Kompas dopiero troll. Może gładyszka się trafi? Zobaczymy. Zobaczymy. No i trafiła się gładyszka, tylko też mamy radeje. Kurde, ta radeja tam niepotrzebnie, że nam się trafiła. Dlaczego mnie nie słuchasz? Słuchaj do cholery! Mhm. Czy ja mam coś mu wygnać? Nie za bardzo. Wyrzucę tą wiewiórkę na razie. Arondaj też raczej słabizna. Nie wiem, daj wojownika, Jola. No dobra, nie gram tego trolla. Mhm. Zarabiam jeszcze Alice, ale na razie nie mam jak, więc pas. Więc na razie pasik.
Recesta na cmentarzu, znaczy na tym, watier, tak? Zajebiście, mamy watiera. Oj, to mnie jakoś za bardzo to nie urządza, ale trudno. Zaczniemy od Alisy, wtasujemy sobie szupa. Tak byśmy zagrali chyba, no. Śmierć byłaby dla was łaska, a na łaskę to wy nie zasługujecie. Szupa sobie wtasujemy. Zagramy sobie Skalda. Może tego szupa dostaniemy chociaż. Ale kto to wie. Kusznika zagra? Maybe tak. A kapłana zagrał. No dobra, kapłan sierżanta poleci, no okej. Miało to też sens. Rozpal nasze drzewia. Kurde, wiecie co? Zastanawiam się teraz tak poważnie nad tym, czy ja nie chciałbym tu w Gudmunda polecieć. Tylko jak ja potem dobiorę tego trolla, to ja nie wiem. Ale może faktycznie tego Gudmunda polecimy. Zobaczymy, może w Gudmunda polecimy, no. Gudmundzik nie byłby zły. Albo po prostu bestia. Też nie byłaby zła. Dobra, ryzykuję widzowie. Ryzykuję fest. Tylko nie widzę Gudmunda, nie? To ma być wyzwanie? No to dobrałem kartę mega fajną. Ajajaj. Zostaje jeszcze Skaldzik. Aha! Ciekawe. Bardzo ciekawe. Krasn. Małe to opancerzone. Nie wiem, posłał mu tą asymilację na razie. Tyle ile mogę, to tej asymilacji mu usunę. Hajdawer wyskoczył. Artaudzik. Okej. Runa... Nie, co? Serio? Czemu akurat to? No haj, no i tak jak mówiłem, no, zagrał tą łumek, to daję mu dwie karty. Dobrze, że też ma tylko jedną kartę z asymilacją, że tamte dwie wcześniej usunęliśmy, bo tak to byłaby trochę lipa, ale no... Weź zagraj koło szupa, co? Nie wiem, czy... Nie zagrał. Nie zagrał.
Disgusting. No nie, no liczyłem na to, nie? Liczyłem, że po prostu tą kartę teraz sobie dobiorę i będzie fajnie. No, no tak tutaj gościu nas zrobi, no zrobi nas punktowo na 100%. Kolejna asymilacja. Jakby, ja nie wiem, co ja musiałbym dostać z tych kart, żeby to, wiecie, żeby to przebijać, nie? Oho, maligna. No to niszczy to. No maligna raczej nie zrobi mi jakichś wielkich punktów, więc daj to. Ale no jest lipa, widzowie. Nic belek. Kiedy się nauczycie? Wojna to głupota. Izbel, daj mi trolla, co? Jestem tylko prostym żołnierzem. Za 9, słabizna. Może ten Goodmund jednak to nie był dobry pomysł. Może troszkę się z tym Goodmundem jednak przeliczyliśmy, widzowie. Było po prostu zaraz tego szupa, jak miałem. Co? Serio? Kurwa. A, bo zabrał mojego rolnicznego? Chyba. W sumie nie wiem. No, tak czy siak, no gościu, to Massim Lasem zrobił znacznie lepsze combo niż my tutaj, nie? No ale dobra, no to co? Sirocco. Nitrol. I tak zamiast tych trzech kart tutaj, no co by nie dobra stąd, to będzie lepsze. No chyba, że dobiorę raz, dwa i trzy. No to wtedy będzie dupa. Czy lubię się znęcać? To wtedy po prostu będzie dupa. Ja pierdzielę. Nie, to się nie dzieje, kurde. To się, widzowie, nie dzieje. Podobasz mi się. Czy ci się to podoba? Okej. No. Lepiej. Teraz lepiej. A on sklepa dostał. On sklepa przecież mi zabrał. No tak. Tak, tak, przecież zabrał mi sklepa. Sześć, zamiast tego dodaj 4. Takie sobie. Ale chyba nic lepszego tutaj nie będziemy mieli. No to wchodzi za 7 i to też wchodzi za 7, dobrze mówię? Ta. Za 8 nawet to wchodzi. 5. No. Dobra, dawaj to. Jeszcze jeden Kelvate. Wybaczę ci. Mało było Kelvate'ów. Nie wiem. No nic, widzę, przegrana. Ale ciekawy meczek. Ciekawy meczek. Podwójny troll w jednym meczu. No ale to jednak jest z Nilgard jego asymilacji na siła, nie? Ajajaj. Kapę. O Jezu. Nie mów. Nie gadaj, naprawdę. Kapłanki to będą? Nie.
No nie, wyku. Sirocco. No gładyszkę może, ale nie. Nie. O, jest gładyszka z trolem. Subcio, subcio. To mi się bardzo podoba. To co? Mogę lecieć z tą maską Uroborosa również. Ale dobra, na razie dajmy sobie runicznego. Maskę zostawimy na zagranie późniejsze. Dobra, daj runicznego, daj runę. I daj mi tutaj... Adepta. Adepcik na razie się nie będzie wzmacniał, ale zaraz się powzmacnia. Zaraz się powzmacnia. I co, gładycha? Może szupik? Wcześniejszy też. O, Leticia, no to na pewno lecimy z szupem. To na pewno lecimy sobie z szupikiem. Szupikiem i tutaj łowca. I zniszcz wrogi artefakt, zniszcz losowego wroga, cyk pyk. Alisą tasujemy szupa. Od razu. I 2, 4, 5 kart wygnamy. Dobra, to wydaje mi się, że będzie chyba spoko. Uzdrowienie. Uzdrowienie w Leticia. Też ciekawe. Magia jest wszędzie wokół nas, łatwo dostępna. Też ciekawe. No to chyba nie polecimy drugi raz z tym szupem. Bo... no mogę teraz zniszczyć mu te dwie dwójki również. I on tutaj właśnie ustawił sobie tak, żeby trochę się tu zapobiec tym moim... przeciwko mojemu szupowi. Więc... ewentualnie mogę jeszcze polecieć sobie z Sirocco i zniszczyć tą Leticię liderem. Niby mogę. Ale pytanie, czy chcę. Chce widzowie, czy nie chce? Aż takie poświęcenie w tej R1. Dobra, wydaje mi się, że to będzie worth it. Dobra, YOLO. Aha. Tak jest. Mamy to. Królestwa Północy. Ej, to jest znowu manewr porażający, czy mobilizacja? Zawsze mi się to myli. Jedna mobilizacja, czyli co, rębacze? Really? Really? Nie, niemożliwe by to było. Sirocco, 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 Sirocco. Dobra. Niech będzie tak. Tylko czego my tu chcemy sobie zacząć? A dobra, mam od czego zacząć. Nawet i mam od czego zacząć. Machineczka. No machinkę cykniemy, tak? Zagram teraz może szupa już i Alisę. Każdy lif to złodziej. Zniszcz, zniszcz. Dobra, zniszcz. Niech będzie. Fajnie. No i Alisa i troll wygna 3-5 kart. Dobrze liczę? 5 kart wygna troll. Jeszcze mogę zagrać pustelnika obok tego, ale no nie, wolę jednak wygnać chyba więcej tych kart, mi się wydaje. Maxi. Możesz uciekać, możesz się ukrywać, ale i tak cię złapię. No i poszedł z pasem. Teoretycznie też mogę spasować. Mogę.
i spasuję. Nie rzucę tego trolla na razie w takim razie. Liczę trochę na to, że dostanę głodyczkę teraz. Zróbmy tak. O kurde. I zróbmy tak. Dobra. Niechaj będzie tak. No niestety, ale muszę coś tu zagrać. Ciri. No to Sirocco, nie? Wyczuwam kłopoty. To Sirocco w Ciri. Nie chciałem to stracić za bardzo moich, wiecie, tego, że mam Laseja, nie? Okej, to mnie nie boli w ogóle, byku. Co to kurwa są za karty znowu? Patrzcie, co ta Aguara daje za karty, nie? Przez to, że nie mam runicznego, dostaję jakieś... Co to kurz... Nie, no na serio? Ja pierdzielę. Mega dobra karta, widzowie. Jakby kto pytał, mega dobra, polecam. Nie no. Aguara znowu strelowała. Znowu pani Aguara nie strelowała troszkę. Łoj, lider. Ciekawe. No i teraz była ugodyszka. Trzy, sześć, siedem. No jak spasuje teraz, to nie przebije. Ale straci już lidera, nie? Straci już lidera w sumie. Więc chyba mu to oddam. I tak nawet kompasu nie zagram teraz drugi raz. Dobra, no ja pasnę to. No to ma od cholery ładunków. A teraz będzie miał trochę gorzej się rozstawić z tymi kartami swoimi, tak mi się wydaje. I w ogóle mu ta generatora jeszcze nie zagra, więc chyba go nie dostał. Albo go po prostu może nie gra, ale raczej go nie dobrał. Okej, okay, Uma, okej, okay, kompas, dobra. Szabrowniczki to ja nie chcę za bardzo. Arondite, nie wiem ile ty na sobie masz punktów, byku. Ósemkę masz na sobie. No dobra. I tu jest problem z tym, widzowie, że kurde, nie zostawiłem tego Skalda, ani nie kliknę wcześniej maski Uroborosa. No jak sami widzicie, nie mam zaraz jak się odciążyć z tych dwóch aż kart. Więc ten kompas i tak będzie fatalny, strasznie. Ale cóż zrobić? Ale cóż zrobić? Dobra, ósemkę, no to trochę ten Arondite będzie na sobie punktów. Dobra, ja zagram na razie sobie gładyszkę. I myślę, że wyrzucę te dwie karty. No. Po prostu je sobie schowamy. Ewentualnie teraz tak myślę, że to Birne może tego deku byłoby też warto gdzieś dorzucić, ale ciężko będzie raczej, żeby znaleźć na nią miejsce jeszcze, nie? Raczej ciężko będzie znaleźć na nią miejsce. O! Nice. Very nice. Nie muszę marnować drugiego ataku, więc... Przejmiemy sobie to. No tak to chyba nie zagram.
Grajmy może tak, albo kapłana. W sumie tutaj jeszcze mam Ryze, ale Ryze tego też nie mamy gubić za bardzo. A zagrajmy sobie kapłana. Jak on tu pomału jakieś punkty nam zacznie generować sobie. Bo niby mogę zagrać Radeje na bliskie, ale to jest mi 3 karty, więc to mimo wszystko tego nie odpalę, nie? Mimo wszystko wtedy tego i tak nie odpalę. Tego, no... Mniejsza niż 3, no właśnie. I tu jest trochę problem. Nie wiem, czy szupa nie zagram po prostu zniszczenie losowej jednostki. Chyba tak zagramy. No i nawet dobrze wyszło. Nawet dobrze wyszło. Nekerek. No i tego zwiadowcę rębaczy usunę? Nie usunę, bo mi się wzmocni. Trochę słabo to wyszło. Trochę słabo. Ale co, na razie żołnierza i tak nie stworzy. Dobra, teraz zagramy to. Nie trafiłem, kurde, nie trafiłem, no. Ale dobra, mam na to lepszy pomysł, zagramy tak. Zagramy sobie po prostu, widzowie, słuchajcie, szabrowniczkę. Pyk. No i zbijemy sobie to. Dobra. Arondajcik na 13. Umę teraz zagramy, bo może coś być z rozkazem. A nie chciałbym, żeby to mi się zepsuło. Vernonik. Leci srogo. Onager i Trollololo. Dobra. Nie no, Colgrim? Chyba nie. Ale Eskel? Eskel w, nie wiem, w balistę? Daj. Będzie szybko i boleśnie. Co? Ej. Czy ja w mojej talii startowej miałem jakąkolwiek masz... Kurwa. Kurwa, no miałem. Dobra, pepega, widzowie, pepega się wydarzyła, nieważne. Nie wnikajmy, dobra? Nie wnikajmy. No to jednak mogę wziąć obrońcę, nie? Obrońcę sobie rozstawić, no. No dobra, mogłem. Ej, a co się stało z moim kap... Aha, zakazany rytuał, dobra, okej. Ja jeszcze miał tego jednorożca. Ajajajajajaj, nie gadaj mi takich rzeczy. 10 punktów, o kurde, no przegraliśmy to chyba. A nawet nie chyba, tylko na pewno, słuchajcie. No. Fuck, a gdybym wziął zamiast tego Eskela obrońcę... Dwoma punktami, trzema punktami. Czyli i tak bym przegrał wtedy chyba dwoma. Chociaż z drugiej strony on by wtedy nie atakował tutaj, tylko tam. No, gdybym nie zrobił PPG ze Skelem, dajcie znać, widzowie, czy wtedy bym ten mecz wygrał, czy nie. Aczkolwiek ja tak jak mówię, no tutaj to jest taki, wiecie, deczek no for fun, do czystego pobawienia się, pogrania. Jest nudna meta, pobawmy się trochę tym gwintem, czemu by nie. Także no cóż, no całe szczęście chociaż, że trafiliśmy w tym drugim meczyku na gościa, który się poddał, bo tak pokazałem wam dwa mecze. Które no po prostu przegrałem takim deczkiem, wiecie, no trochę właśnie for fun, tak, jakkolwiek to brzmi. Aczkolwiek no na asymilację, no nie miałem tutaj zbytnio żadnej odpowiedzi. Natomiast w tym trzecim meczyku trochę mogłem jednak spopegować, że
kurde, no ja byłem pewny, że ten Eskel, ja że nie mam żadnej maszyny, nie? Że to jest tylko po prostu okręt, a to była maszyna, ale to... Mogę to sprawdzić sobie wcześniej, a tak wyszło jak wyszło, widzowie, wyszło jak wyszło. Też nie pamiętam, jakie tam dokładnie jeszcze miałem inne karty, wiem na pewno, że był obrońca i ten obrońca mógł chyba mi trochę tutaj ten meczek faktycznie wykerować. Aczkolwiek nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy obrońca zamiast Eskela cokolwiek by w tym meczyku sobie zmieniał, czy jednak nie udało się tej porażki uniknąć, tak? Dobra, także cóż, no ode mnie to było tyle. Mam nadzieję, że taki deczek for fun na Skellige wam się spodobał. Jeśli tak, no to oczywiście link do tego deczku też znajduje się w opisie pod tym filmem. Także zachęcam do sprawdzenia takiego luźnego pogrania. Oczywiście deczko można coś sobie pozmieniać, pobawić się nim. Ja przyznam wam szczerze, że... no, tak jak mówię, no meta w tym sezonie jest nudna, mało się zmieniła i też nie miałem jakoś za bardzo pomysłu na to, co tu jeszcze sobie nagrać, oprócz tej właśnie tego Visegarda z pierwszego odcinku Morowej, a spotkałem ten deczek gdzieś sobie właśnie grając, oczywiście trochę może był inny, nie pamiętam dokładnie jakie tam gościu karty miał, dlatego zbudowałem sobie coś tak po swojemu, no jak widzicie, no deczek tylko i wyłącznie takiej czystej zabawy. Do wbijania rank no nie polecam, bo jest z nim naprawdę coś tutaj ciężko wygrać. No i też trzeba dostać tego trolla i tak dalej. No i też to, że nie wcisnąłem tej maski Uroborosa sobie wcześniej, że wyrzuciłem tak szybko Skalda, może to troszkę faktycznie zadecydowało o tym, że ten kompas nie miałem jak go użyć. Także miałem 4 karty właśnie, a nie, na przykład nie 3 czy tam 2, bo wtedy... Znaczy, no ja bym miał 2, to od razu bym go używał, a jak 3, no to wtedy coś tam jeszcze chyba mogłem odrzucić sobie i też byłoby fajnie. Także no. Można tutaj właśnie... ewentualnie jakąś birnę wrzucić, ale to też trzeba trochę pokombinować z werbunkiem. Dobra, widzowie, także tak, w tym odcinku to było na tyle. Zostawcie suba, zostawcie lajka, zostawcie jakieś komentarze również dla zasięgu, wspieracie linki w opisie. A my widzimy się w kolejnym materiale z Gwincika, także see ya!